jak widać już ściany, konstrukcja jest wykonana. Właśnie tutaj wspomniałem, że bardzo szybko została wykonana, ponieważ prawie 3 dni ściany zewnętrzne i dach powstał. Niecki już są wykonane, teraz powoli wykonawca zabiera się za tworzenie instalacji. Niecki basenowe widać już, jak się wejdzie na basen, są oznaczone. To będzie niecka 25 metrów na 12, niecka sportowa o 6 torach oraz niecka rekreacyjna mniejsza z atrakcjami, 2 wanny jacuzzi, 2 sauny. I to powinno wystarczyć do takich małych, do małego zapotrzebowania, jakie jest potrzebne w mieście Radziąku. Basen będzie połączony łącznikiem z halą sportową. Będą tam na tym łączniku schody. Będzie taka strefa dla osób oczekujących. Będzie szatnia, pomieszczenia szatniowe razem z łaźniami i przejście na misy basenowe. Budowa przebiega zgodnie z terminem. Zakończenie planowane jest na okolice czerwca, ale z tym, że tutaj w Radziąkowie zarządzamy również basenem na Księżej Górze, więc otwarcie planowane jest na 1 września. Koncepcja zarządzania basenem na razie jest, powiedzmy, opracowywana. Na pewno te imprezy będziemy chcieli, tak jak na hali organizujemy wiele imprez dla mieszkańców, dla dzieci, tak samo będziemy chcieli na pewno wykorzystać również basen do tego, żeby te imprezy się odbywały.